Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Dariusz Rosati, eurodeputowany, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Kto zyskał na zmianie ustawy o IPN? No, z całą pewnością zyskała Polska. Dlatego, że późno bo późno, ale rząd wycofał się z bardzo szkodliwej ustawy, która no, doprowadziła do właściwie katastrofy wizerunkowej. Zepsuła nam stosunki z sojusznikami. Skutki tego będziemy odczuwać jeszcze dłuższy czas. W ogóle nie trzeba było tej ustawy w takiej formie przyjmować. Ostrzegano przed tym, rząd nie chciał słuchać. To tak jest jak, powiem kolokwialnie, jak mały Kazio wyobraża sobie robienie polityki zagranicznej. To po prostu popis niekompetencji, arogancji, buty i przekonania o tym, że wola prezesa czy wola PiSu wystarczy do naginania rzeczywistości, nawet globalnej rzeczywistości. No, potem nastąpiło otrzeźwienie i dobrze, że wycofano te fatalne zapisy, ale szkoda niestety jest i będzie długo odczuwana. Kto się okazał małym Kaziem w tym przypadku? No, to są niestety ludzie odpowiedzialni za politykę zagraniczną w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest pierwsza gafa dyplomatyczna, nie jest pierwsza decyzja, która świadczy o kompletnej ignorancji, o braku świadomości pewnych powiązań. Jeżeli, już pomijam bezsens zapisu, który karze za wypowiedź, prawda, za wypowiedzi, no jednak w świecie cywilizowanym, w świecie swobody wypowiedzi można pójść do sądu z pozwem cywilnym, natomiast nie można grozić więzieniem. Natomiast nie przewidziano skutków tej ustawy, przede wszystkim w Izraelu, ale co ważniejsze, nie przewidziano tego, że to, co się dzieje w Izraelu, ma bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w Waszyngtonie. I ale w ten sposób... MSZ i IPN ostrzegali. No, ale oczywiście, że MSZ ostrzegał, ale tam, no, to decyzje podejmuje się w sposób rewolucyjny, prawda, taki bolszewicki, można powiedzieć. I tego typu skrupuły są prawdopodobnie, jak zgłasza MSZ, są prawdopodobnie traktowane jako przejaw słabości, prawda? Polska ma wstawać z kolan, Polska ma się dopominać o swoją suwerenność, a jeżeli ktoś mówi, że nie, to znaczy, że jest częścią spisku przeciw Polsce. No taka jest narracja, taki jest ogląd tego świata. Ustawa wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialnej o zdaniu Patryk Jaki. No tak, no i to jest, i ta katastrofa obciąża oczywiście pana Jakiego, ale także wszystkich tych, którzy go posadzili na tym stołku i którzy dali mu tak odpowiedzialne zadania do realizacji. To jest człowiek, który się, jak okazuje, po raz kolejny zresztą nie nadaje do wykonywania poważnych zadań. Jak świadczy o Polsce i o państwie polskim, o procedurach, o parlamencie, o prezydencie to, że w ciągu jednego dnia przeprowadzono tą ustawę przez parlament po to, że prezydent ją podpisał przed konferencją premiera Izraela i premiera Polski? No to świadczy jak najgorzej. Po pierwsze, jakby zlekceważono i ominięto wszelkie procedury legislacyjne, które wymagają konsultacji, dyskusji, pierwszego, drugiego czytania. No, jednym słowem, w ten sposób się prawa nie stanowi. To nie jest prawo, to są po prostu jakieś autokratyczne, pojedyncze decyzje. A po drugie, okazało się, że przy tej całej retoryce bogojczyźnianej, prawda, i patriotycznej, okazało się, że Polska na łeb na szyję zmienia prawo, bo tego sobie życzy premier Izraela, czy jakikolwiek inny premier. No, w ten sposób nie można postępować. To jest brak szacunku dla własnego parlamentu, dla własnego społeczeństwa. No, ale wcześniej całkiem otwarcie i brutalnie. Ludzi traktuje się jak stado baranów, prawda, którzy wszystko mogą zaakceptować. Ale wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości z Beatą Szydło na czele mówili, że nie będą nam obce państwa dyktować, no, jakie właśnie mamy przepisy. No, aparacja, no, oczywiście wskazuje na te nieścisłości, prawda? Przecież właśnie to ten rząd i politycy tego rządu bez przerwy mówią, nikt nam nie będzie niczego dyktował, my tu będziemy suwerennie i samodzielnie. Co jest o tyle jakby nierealne, dlatego że w XXI wieku, w epoce globalizacji, żadne państwo nie jest samodzielne i trzeba to brać pod uwagę, te wszystkie powiązania. Ale na tle tego buńczucznego, aroganckiego, pełnego buty języka, tym śmieszniej i tym żałośniej wygląda teraz to cofnięcie się z podkulonym ogonem. Całkiem otwarcie tak to trzeba powiedzieć. Jarosław Kaczyński powiedział, że te przepisy kontrowersyjne ustawy o IPN i tak były martwe. Że i tak nie można byłoby sądzić na ich podstawie. No, nie, no pamiętam, powiedział to w kilku miesięcy. No tak, ale sprzed kilku miesięcy. No to po co takie przepisy wprowadzać? Przecież mówiliśmy o tym, że nie można będzie pociągać do odpowiedzialności ludzi, cudzoziemców, którzy wypowiedzieli na przykład słowa o polskich obozach zagłady w Nowym Jorku czy w Buenos Aires na podstawie prawa polskiego. To było oczywiste od początku.
Ale z drugiej strony minister spraw zagranicznych Czaputowicz, profesor Czaputowicz powiedział, że on sobie wyobraża, żeby na przykład dziennikarz New York Times został pociągnięty do odpowiedzialności. W żaden sposób. To jest zupełnie niemożliwe. To gdzieś się te narracje rozjeżdżają. No oczywiście, że się rozjeżdżają. Zresztą PiS przyznał ostatecznie, że nie da się tego zrobić. Ja powiedziałem, były dwie wady poważne w tych zapisach. Po pierwsze, nie można karać więzieniem za wypowiedzi. I po drugie, przepisy były faktycznie martwe, ponieważ polskie prawo nie obowiązuje na terytorium innych państw. W związku z tym nie ma takiej możliwości. No co, wyślemy komando, żeby ujęło dziennikarza New York Timesa? Jarosław, jak to robią inne kraje? Oczywiście takie przypadki się zdarzają, natomiast to nie są przypadki zgodne z prawem. Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj w Polskim Radio, że deklaracja Polski i Izraela o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust, ona może mieć znaczenie procesowe. Ja nie wiem, jakimi ścieżkami chodzą myśli Kaczyńskiego, ale powiem panu tak. To, co się dzieje od przedwczoraj, to jest po prostu gorączkowe, paniczna próba przykrycia kompromitacji, z jaką mamy do czynienia. Wymyślane są zupełnie najbardziej fantastyczne teorie, jak to właściwie rząd odniósł wielkie zwycięstwo i wielki sukces, wprowadzając tą wadliwą ustawę 5 miesięcy temu, a teraz się z niej wycofując. Mm-hmm. Sprawia się wrażenie, że w ogóle to była jakaś przemyślana akcja, bardzo koronkowa. No oczywiście jest to kompletna nieprawda od początku do końca. Nieprzemyślana ustawa została przeforsowana kolanem. Jak powiedziałem, pełna w takiej otoczce zapowiedzi bardzo aroganckich i buńczucznych, a następnie doszło, jak zorientowano się, jakie to szkody wywołuje w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o reputację, wizerunek Polski, no doprowadziliśmy do tego, że przez tą ustawę cały świat wie, co to są polskie obecne zagłady. A poprzednio to były niszowe sprawy, od czasu do czasu gdzieś ktoś o tym mówił. No. A czy te ustępstwo w sprawie ustawy o IPN otworzy teraz Andrzejowi Dudzie drzwi do Białego Domu? Andrzej Duda, polski prezydent, zostanie zaproszony w końcu przez Donalda Trumpa do Białego Domu? No, wiem, to było przeszkodą? No to oczywiście, że to było przeszkodą, ale nie tylko. Dlatego, że prezydent Duda nie był zapraszany do Białego Domu od dłuższego czasu. Ustawa o IPN-ie weszła dopiero na początku tego roku i z całą pewnością dołożyła jeszcze dodatkowy argument, żeby trzymać z daleka prezydenta Polski. No to jest upokarzające, dlatego że jeżeli chodzi o to, że pamiętam, jak PiS oskarżał rząd Platformy Obywatelskiej, że właśnie, że ważne jest dla niego poklepywanie po plecach. No ja mam wrażenie, że teraz polityka jest podporządkowana temu, żeby prezydent Duda wreszcie mógł uścisnąć dłoń prezydentowi Trumpowi, no, i żeby Trump go poklepał po plecach. Nie wiem, czy otworzy drogę, czy nie otworzy. Z całą pewnością za 2 tygodnie mamy szczyt NATO i na tym szczycie NATO prezydent Trump bez obrzydzenia poda rękę prezydentowi Dudzie, prawdopodobnie. A nie jest wykluczone, że mogłyby być z tym pewne kłopoty, gdyby nie zrobiono tego ruchu ze stawą IPN. Na szczycie Unii Europejskiej w nocy ustalono, że nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Co to znaczy dla Polski? No to jest dobra wiadomość, dlatego że takie było stanowisko i obecnego rządu, i poprzednich rządów. Nie chcieliśmy automatycznej relokacji. Podkreślaliśmy, że musi to być dobrowolna decyzja każdego z państw. Ja się cieszę, że wreszcie również Komisja Europejska, bo to był główny orędownik tego rozwiązania, ustąpił i państwa się zgodziły. Także to jest dobra decyzja. Jest jeszcze druga dobra decyzja, że będziemy w większym stopniu starali się zatrzymać potencjalny napływ uchodźców poza granicami Unii, czyli będą tworzone takie centra relokacyjne w krajach trzecich, gdzie będą jakby ci, którzy kandydaci na uchodźców, będą podlegali procesowi pewnej oceny i będzie się sprawdzać, czy oni kwalifikują się do statusu uchodźczy, czy statusu osoby chronionej międzynarodowo. No i trzecia dobra decyzja również taka, że wzmocni się zdecydowanie granicę zewnętrzną Unii. Tutaj będą dodatkowe jeszcze środki. Frontex zostanie rozbudowany. To jest szczególnie dobra wiadomość dla Polski, ponieważ Frontex ma siedzibę w Warszawie, także można się liczyć z tym, że Polska tu już tak całkiem z punktu widzenia pewnego jako siedziba organizacji również skorzysta. Także, no i ja bym powiedział, w ogóle dobra jest wiadomość, że jednak wyszedł ten komunikat jeszcze kilka godzin w nocy, pamiętamy, to nie było pewne, żeby być jakieś wspólne stanowisko. Włosi uzyskali to, co chcieli, mianowicie będą hotspoty, czyli te centra relokacji w innych krajach, ale to się wszystko ma odbywać na zasadzie znowu dobrowolnej, prawda, i to świadczy o tym, że jakiś kompromis został osiągnięty. A co z migrantami, którzy już są w Unii Europejskiej?
No oni będą, oni przede wszystkim, chcę zwrócić uwagę, na co się moim zdaniem, nie wiem, jakoś się to ignoruje, ale oni przede wszystkim podlegają bardzo starannej w tej chwili procedurze selekcji i okazuje się, że nie więcej jak 20-25% z tych ludzi w ogóle może się kwalifikować do statusu uchodźcy, cała reszta powinna być odesłana z powrotem i będzie sukcesywnie odsyłana. I tutaj nie sposób nie wrócić do sytuacji, jaka się pojawiła w ciągu ostatnich 2-3 lat we Włoszech i w Grecji, gdzie te kraje jako kraje frontowe przyjęły dość dużą liczbę. A my żadnych. I co więcej, Polska należała razem z Węgrami do niechlubnej dwójki krajów, które powiedziały, że żadnego uchodźcy nie przyjmą. Mimo wcześniejszych deklaracji rządu i obecnego. I mimo tego, że to miał być gest solidarności wobec naszych partnerów, wobec Włochów i Greków, prawda? I w ogóle chodziło na dobrą sprawę o kilkaset osób, bo nie 6 tysięcy, tylko w istocie rzeczy, jak widzimy teraz, ta relokacja objęła 1/5 tego, co miało być, w związku z tym to naprawdę nie było żadne poświęcenie. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest sondaż, który pokazuje, że Polacy są coraz bardziej ponownie otwarci na przyjmowanie uchodźców. Powinniśmy przyjąć jakieś grupy uchodźców? Znaczy powinniśmy być otwarci na to, żeby przyjmować ludzi, którym grozi, których życiu czy zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo ze względu na sytuację, ale oczywiście jeśli chodzi o nie ma mowy o przyjmowaniu setek tysięcy ludzi, którzy nie mają do tego uprawnień, bądź też są migrantami ekonomicznymi. No nie ma mowy o przesiedlaniu całych narodów, prawda, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki do Europy. To jest kompletny nonsens. Także powinniśmy oczywiście pomagać tym, którzy są naprawdę w potrzebie, ale jednak cały ten proces musi być absolutnie pod kontrolą, dlatego że jak to się wymknęło spod kontroli 2-3 lata temu, to proszę bardzo, jakie mamy niestety efekty polityczne i społeczne w Niemczech i w wielu innych krajach. Do głosu doszły partie populistyczne, partie antyeuropejskie, które wyolbrzymiają cały ten proces, prawda, przyjmowania uchodźców. W Polsce największą karierę polityczną robiło hasło nie dla uchodźców, mimo że nie mamy ani jednego uchodźcy przyjętego z krajów arabskich czy z Afryki, prawda? Premier Szydło mówi, że 2 miliony uchodźców z Ukrainy przyjeżdżają. Przepraszam, ale pani Szydło mówi bzdury, bo to przecież nie są oczywiście uchodźcy, to są normalni pracownicy, którzy przyjeżdżają, dostają wizy i przyjeżdżają, no takich, tak jak Polacy w Wielkiej Brytanii. Ale tam też są, w Ukrainie są prowadzone działania wojenne na Ukrainie. Te osoby, i to jest kilkaset osób rocznie, Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców przyznaje status uchodźcy kilkuset osobom rocznie, mniej więcej, to jest 200-300 osób. Akurat nie są, największa grupa to nie są Ukraińcy, tylko Rosjanie z różnych terenów, z Czeczenii, z paru innych. Panie ministrze, ostatnia kwestia. Komisja Europejska prawdopodobnie pozwie Polskę do Trybunału Stanu Unii Europejskiej za ustawę o Sądzie Najwyższym. Trybunału Sprawiedliwości. Tak. Prawdopodobnie dziś skierowanie zostanie pismo. Co to oznacza? No to oznacza, że rozpoczyna się nowa procedura sprawdzania, czy Polska nie złamała prawa europejskiego. Bo do tej pory mieliśmy właściwie procedurę polityczną w ramach artykułu 7, prawda? To jest naruszenie wartości takich właśnie jak praworządność. Ta procedura się toczy. W ramach tej procedury odbyło się wysłuchanie polskiego rządu w ostatni wtorek. Tak. Komisja powiedziała, Rada zresztą też, że są nieusatysfakcjonowani tymi odpowiedziami. To jest taki trochę dialog głuchych, prawda? Jedni mówią swoje, drudzy swoje. Nie ma żadnego postępu. I tam pewnie będzie jednak przejście do tego drugiego etapu, czyli do przeprowadzenia głosowania, przypuszczam na jesieni, głosowania w Radzie. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to jest procedura prawna. Skutkująca? Tak samo jak w przypadku Puszczy Białowieskiej, prawda? Skutkująca orzeczeniem sądu, jeżeli będzie stwierdzone naruszenie prawa w zakresie niezależności sądów czy niezawisłości sędziów, a precedensy mamy, bo już Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w odniesieniu do Portugalii na temat systemu sądowniczego, no to wtedy albo Polska musi natychmiast zawiesić i zmienić prawo, albo naraża się na ogromne kary finansowe. Prezes i premier Morawiecki mówią, że Polska się nie wycofa z tych zmian. No ale słyszymy, że już ustąpiła wystarczająco. Panie redaktorze, ale wierzy im pan na 100%, bo wczorajszym ustępstwie w sprawie IPN-u. Pytanie, czy Polacy wierzą? Przecież słyszeliśmy dziesiątki razy, ani kroku w tył. I nagle okazuje się, że można robić krok w tył. Ale 3 lipca będzie wymiana w Sądzie Najwyższym. Prezes Gezos musi ustąpić ze stanowiska. Nie ustąpi. Może zostać zdjęta ze stanowiska bezprawną decyzją. Zdjęta. Na podstawie, tak, zdjęta, dlatego że mamy ustawę, która jest niekonstytucyjna, na podstawie której miałby wygasnąć mandat pani prezes. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można. To jest akurat najbardziej oczywista sprawa. Konstytucja mówi wprost. 6-letnia kadencja prezes, kropka.
Tam nie ma żadnego odniesienia do ustaw, jeśli chodzi o szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu czysta sprawa i wyjaśnienia rządu PiS, jakie składał właśnie w Brukseli 3 dni temu, że przecież pierwszy prezes może przestać być prezesem wtedy na przykład, kiedy umrze. Mhm. Prawda? W związku z tym są przypadki, w których przestaje się, czy nie kończy się 6-letniej kadencji. No to są, to jest dziecinada, muszę powiedzieć, tego typu argumenty. Czym to się skończy dla Polski, jeżeli nie będzie ustępstw w sprawie chociażby Sądu Najwyższego? No nie wiem, jeżeli będzie ta szalona polityka kontynuowana, to będziemy po prostu w coraz większej izolacji. Będzie to miało dalekosiężne skutki, jeśli chodzi o zdolność naszą na arenie międzynarodowej do załatwiania naszych interesów. To jest paradoks, bo PiS non-stop mówił o obronie polskich interesów, a robią wszystko, żeby tych interesów już nie obronić. Te interesy to są oczywiście pieniądze, ale także cały szereg aktów prawnych, które Unia stanowi. W tym procesie nie ma w tej chwili ochoty, aby uwzględniać postulaty polskie. Będziemy przegłosowywani, bo jesteśmy sami, albo niestety, to jest bardzo upokarzające, wisimy u klamki premiera Orbana. No, wielki kraj europejski, Polska, 40 milionów ludzi, polega na jednym sojuszniku, jakim jest 10-milionowe Węgry i błagamy ich, żeby nas przypadkiem nie zostawili. Czy panu się podoba tego typu mocarstwowa pozycja naszego kraju? Pytając, czy podoba Polakom. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwem gościem pan Dariusz Rosati, eurodeputowany, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Za rozmowę.